Witam Państwa w Kętrzynie, Ewa Szyszkowska-Papis, ze mną wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej, pan Stanisław Szwed. Witam Pana, Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie Ministrze, jaki jest cel wizyty Pana w Kętrzynie? Jestem od wczoraj na Warmiach i Mazurach i w tym czasie mojego objazdu również jestem u Was w Kętrzynie, a głównie chodzi mi o to, aby zapoznać się z sytuacją na rynku pracy. Jestem w województwie, gdzie jest najwyższe bezrobocie w kraju, stąd też moje zainteresowanie zajmując się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tematyką bezrobocia. Chcę też poznać tutaj lokalne problemy, ale również też zapoznać się z sytuacją w samych urzędach pracy, wysłuchać opinii pracowników, którzy bezpośrednio spotykają się zarówno z przedsiębiorcami, którzy poszukują rok do pracy, ale również z tymi, którzy tej pracy nie mają. I taki jest cel. Bardzo dobre i myślę ciekawe i merytoryczne spotkania. No właśnie. Wczoraj również w Olsztynie mieliśmy spotkanie z wszystkimi dyrektorami Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody, z całego województwa. Też przygotowujemy się w ministerstwie do dużej zmiany, jeśli chodzi o nową ustawę o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. Stąd też zbieramy opinie, aby tę ustawę napisać dobrze. Cieszymy się, że bezrobocie jest bardzo niskie, na poziomie kraju 8,2%, najniższe od ponad 25 lat. To bezrobocie również wyraźnie spadło w Waszym regionie, bo pamiętamy czasy, gdzie w województwie było ponad 22%, ale jeszcze w Waszym mieście jest ponad 20%. To jest wysokie bezrobocie, no ale zdecydowanie lepsze niż było jeszcze parę lat temu, gdzie bezrobocie było powyżej 30%. I taki jest cel też tego spotkania. I bardzo się cieszę, że tu jestem, bo też województwo, gdzie no widać jak w soczewce te wszystkie problemy, bo z jednej strony mamy wysokie bezrobocie, a z drugiej strony jak idziemy przez choćby tutaj przez Was urząd, widzimy oferty pracy. Tak. Czyli gdzieś jest problem, jak to połączyć, żeby te osoby, które są na bezrobociu, aktywizować, kierować do pracy, a żeby przedsiębiorcy też mieli możliwość z nich skorzystania. No właśnie, wracamy jeszcze na chwilę do Kętrzyna. Panie Ministrze, właśnie jakie wrażenie w Kętrzynie? Po raz pierwszy jest Pan w ogóle w Kętrzynie? Po raz pierwszy w jakie Kętrzynie. Wrażenie? No jestem króciutko, ale sam urząd bardzo dobre wrażenie. Pracownicy, widać, że merytorycznie przygotowani, uśmiechnięci, to też jest ważne w kontaktach z osobami, które przychodzą, bądź to po pracę, bądź po poradę. To tylko pozytywnie mogę się wypowiadać na temat funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. To bardzo cieszy, ale jeszcze chciałabym zapytać, bo wspomniał Pan, że wcześniej wizytował Pan również inne miasta. Panie Ministrze, jakie są wnioski z tych wizyt? No bo właśnie ta wizyta czemuś, tak jak Pan powiedział, służy. Przygotowujecie się Państwo do nowej ustawy. Jakie wnioski z tych Generalnie wizyt? Generalnie chodzi o to, aby dać większą elastyczność działania dyrektorom powiatowych urzędów pracy. A co to oznacza dzisiaj, w praktyce? Dzisiaj ustawa jest dosyć sztywna. No, na przykładzie podam, no jest sytuacja taka, że ktoś przychodzi i potrzebuje innego rodzaju pomocy, nie może dyrektor z tego skorzystać, bo ustawa mu to blokuje. Jeżeli będzie miał taką możliwość, to sam podejmie decyzję w ramach określonych środków, które ma do dyspozycji. Między innymi też w 2014 roku zostało wprowadzone tak zwane profilowanie bezrobotnych, czyli dzielenie ich na trzy kategorie. Od tego chcemy odejść. Nie ma potrzeby, żeby ich tutaj kwalifikować, tym bardziej, że jest niższe bezrobocie. To właśnie doradcy zawodowi, pośrednicy, którzy no, są tak jakby osią urzędów pracy, zdecydują, co w danym momencie, jaka pomoc dla tej osoby jest potrzebna, ale również też bardzo mocno chcemy tutaj postawić sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym i połączenia z rynkiem pracy. Żeby szkoły nie wypuszczały na rynek pracy przyszłych bezrobotnych, ale żeby już na etapie końcowych klas w szkołach już ta informacja była. Czyli współpraca z doradcą, tu jak pytałem panie, które zajmują się doradcą, jest taki kontakt, są spotkane ze szkołami, ta informacja idzie. Co na danym rynku pracy jest potrzebne, jakie zawody, w jakim kierunku pójść? Panie Ministrze, program 500+ ma już rok. Jak ocenia Pan z perspektywy tego czasu ten program? Udał się? Potrzebny? Wczoraj również o tym mówiliśmy. W Waszym województwie ponad 900 milionów złotych trafiło do rodzin. To jest olbrzymie wsparcie dla rodzin, szczególnie też w terenach, gdzie jest sytuacja trudniejsza, choćby na rynku pracy.
Absolutnie nie potwierdzają się tezy o tym, że kobiety masowo zwalniają się z pracy dlatego, że otrzymują 500 zł. To jest absolutnie nieprawda. Tutaj takie sytuacje nie występują, ale jeżeli mówimy o wzroście poziomu materialnym rodzin, to no, takim wskaźniku, jakim jest ubóstwo, można najlepiej pokazać. Wskaźnik skrajnego ubóstwa wśród dzieci spadł z 12% do 0,7%, czyli praktycznie dzisiaj go nie ma. I to jest ten element oczywiście dotyczący wsparcia rodzin materialnego, ale już też są dobre zapowiedzi, jeśli chodzi o ten drugi czynnik programu Rodzina 500+, czyli poprawa wskaźnika dzietności. To właśnie, udało się. Mamy już pierwsze dobre sygnały z pierwszych 2 miesięcy, ponad 4,5 tysiąca więcej dzieci urodziło się w naszym kraju. Już końcówka roku była dobra, ale powiedzmy, że to jeszcze no, nie możemy bezpośrednio połączyć z programem 500+, ale myślę, że już te pierwsze miesiące tak. I to jest ten prognostyk bardzo dobry, pani minister Elżbieta Rafalska mówi, że jeżeli będzie 400 tysięcy urodzin w tym roku, to będzie bardzo dobrze i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, bo oczywiście, jeżeli mówimy o polityce rodzinnej państwa, to im się nie rozwiąże w ciągu jednej kadencji czy dwóch kadencji Sejmu, to musi być program na wiele, wiele lat i dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji demograficznej, potrzeba nam większej liczby urodzin i ten program ma temu celowi służyć i służy. Rozumiem, że pieniądze na pewno się znajdą na kolejne lata na ten program. W ubiegłym roku 17 miliardów złotych, w waszym województwie tak będzie ponad 900 milionów złotych, w tym roku ponad 23 miliardy złotych. Póki Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, to nie ma żadnego zagrożenia. Program będzie realizowany, środki będą, a jak budżet państwa pozwoli i te działania, które podejmujemy, to myślę, że jeszcze będzie szansa, żeby ten program jeszcze rozszerzać. Czyli rodziny mogą spać spokojne. Te, co dostały, nikt im nie zabierze, mogą... Absolutnie. Tak jak pan zresztą zwrócił uwagę, tych ofert pracy jest bardzo dużo. No właśnie, jak to się dzieje, że tak, pracodawcy poszukują pracowników i mówią, że ich nie ma, a pracownicy mówią, że chcą pracy i mówią, że tej pracy nie ma. To jak to jest? Znaczy jeden z problemów jest różnica płac, jeśli chodzi o wynagrodzenia. My staramy się to w jakiś sposób rozwiązywać, choćby na poziomie minimalnych stawek, czyli wprowadziliśmy stawkę godzinową 13 zł przy umowach zleceń. Mamy płacę minimalną na poziomie 2000 zł. Dla pracownika to jest to minimum. No, pracodawcy najczęściej mówią, że to jest dla nich duże obciążenie, ale no, dzisiaj musi być wzrost wynagrodzeń. Bez tego nie da się utrzymać na rynku pracy młodych, szczególnie młodych ludzi. Po prostu no, będą szukać w innych miejscach albo no, niestety uciekną w szarą strefę, czyli tu jest problem. Także tu staramy się rozwiązywać te kwestie dotyczącą wzrostu wynagrodzeń, bo to musi być zrobione. A druga kwestia, to co pani zapytała, jeśli chodzi o oferty pracy, no część osób no, w dalszym ciągu jednak korzystając z tego, że rejestrując się w Urzędzie Pracy, ma się opiekę zapewnioną zdrowotną, no wykorzystuje tylko to do tego celu. No nie jest zainteresowany pracą, no bo gdzieś zapewne pracuje na czarno albo w inny sposób sobie dorabia. Mamy dzisiaj taką sytuację, że minister Radziwiłł, minister zdrowia pracuje nad rozwiązaniem, aby wszystkich w Polsce objąć ubezpieczeniem zdrowotnym. Wtedy nie byłoby już potrzeby rejestrowania się tylko ze względu na składkę zdrowotną. Jak pytałem dyrektora waszego urzędu, mówił, że 30% osób z rejestrów by wtedy na pewno zostało wykreślonych tylko ze względu na to, że no, przychodzą do urzędu się zarejestrować ze względu na składkę zdrowotną. Czyli mielibyśmy tak naprawdę wtedy skalę bezrobocia, tak jak podaje Eurostat, na poziomie w skali kraju, mówię 5,3 mamy taką, w waszym województwie na pewno byłoby to w okolicach 10%, dzisiaj jest 14%. Czyli tak naprawdę nie jest tak źle, optymistycznie. Znaczy jest sytuacja o tyle trudniejsza, że my dzisiaj bezrobotnych mamy w naszych zasobach, jeśli chodzi o statystykę, tak zwani długotrwale bezrobotni, czyli te osoby, które są powyżej 12 miesięcy. Ich jest bardzo trudno zaaktywizować. Są osoby, które wiele lat nie podejmowały z różnych przyczyn pracy, bądź zostały zwalniane. No, też w waszym przypadku wiele firm zostało, no upadło po prostu, sprywatyzowano. Nie przyniosły te prywatyzacje efektów.
i tego rynku jest mało, jeśli chodzi o pracowników. Wiele ludzi po prostu nie miało przez wiele lat pracy, utrzymywało się z jakichś transferów socjalnych, ale to nie jest rozwiązanie. No, najlepszym jednak rozwiązaniem w każdym takim przypadku jest praca. I w tym celu też nasze działania, jeśli chodzi o nasz resort, idą, aby w te regiony kraju, właśnie tak jak jest tutaj wasz region, gdzie jest bardzo wysokie bezrobocie w stosunku do sytuacji w kraju, żeby to wsparcie było jeszcze większe, ale też mądrze wydawane. Żeby to nie było tylko, że chcemy wydawać środki, bo ich mamy, tylko żeby ten, na przykład przy tworzeniu nowych miejsc pracy, żeby pracodawca, otrzymując wsparcie, to miejsce pracy było dłuższe, nie na zasadzie tylko krótkiego okresu zatrudnienia. To bardzo optymistyczna wiadomość, panie ministrze. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę, a państwu przypominam, że jesteśmy w Kętrzynie. Moim i państwa gościem był pan Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej. Dziękuję. Panie ministrze, jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu i do zobaczenia.